Misja czwarta. Obrona. Dwa losy, dwa warianty przyszłości Ikczal spotkały się w końcu na polu bitwy. Po jednej stronie jest rządny władzy Trasaj i jego demoniczni sprzymierzeńcy. Przeciw niemu stają zaś doświadczenia Relaga i mistyczne moce Ilai. To tutaj, w pobliżu miejsc złożenia starożytnych bohaterów, rozstrzygnie się konflikt pomiędzy chaosem i cieniem. Misja czwarta. Przedostatnia. Już w kampanii. W ogóle w dodatku nie dzikie hordy, tylko kuźnia przeznaczenia. Właśnie, do dzikich hord sobie jeszcze przyjdziemy. Weźmy sobie sakwę, ponieważ złoto nam będzie w tej misji dość potrzebne. A zwróci się to po 16 dniach, tak? Chyba. Że po 16 dniach ta sakwa da nam właśnie 4000 złota, więc wydaje mi się, że... I potem będzie już zarabiać tylko, więc weźmiemy sobie tą sakiewkę. Musimy utrzymać miasto. Bez wsparcia wojsk i dostaw żywności jesteśmy zgubieni. Mówiłeś o smokach. One będą się tu rozmnażać? Nie. Opuściły nas w ramach kary za grzechy Tralsai. Tak łatwo zdania nie zmienią. Możemy pomóc. Nie tak. Malasa ma dość sztywne zasady co do swoich zwolenników i ich aktów wiary. Raelak ma rację. Muszę to zrobić sama. Powodzenia. Twoje zadanie będzie łatwiejsze, jeśli założysz zbroję. Miejmy nadzieję, że będzie wygodniejsza niż ta, którą kiedyś nosiłem. Mądrość Malasy będzie z tobą, władco klanu. Okej, okay, to mam tutaj pościgi, wybuchy. Przez przeskakujące ekrany. Okej. Okay. No i super, dobra. Mamy, to jest obrona. Ilaiara, Elak i Izabela muszą przeżyć. Nie pozwól, by wróg zajął miasto i pokonaj armię Tralsai. W sumie zadaniem pobocznym jest zdobycie smoków, ale nie oszukujmy się, to jest tak naprawdę główne zadanie. W sensie tam trzeba się dostać, bo inaczej jest bardzo ciężko tą misję wygrać. No chyba, że gdzieś tam na jakimś niższym poziomie trudności może te armie są jakoś mniejsze. Ale my musimy tam się dostać, do tych smoków tutaj. Mamy czarne smoki, one się przyłączą. Potem wystarczy tylko pokonać tych rycerzy śmierci, wrócić portalem. No i ten portal nas pewnie wyrzuci tutaj, będziemy mogli się bronić. No i co? Mamy jeden zamek. Na czym ta misja polega? Mamy trzy drogi, jak widzicie tutaj. Ta na środku nie prowadzi nigdzie. W sensie tu jest zaraz jakiś taki zakątek, powiedzmy, w którym możemy sobie tam, nie wiem, rekrutować jednostki, jakieś tam kopalnie są i tak dalej. W tą stronę, jak pójdziemy, to dojdziemy tutaj, do tego garnizonu i tam jeszcze dalej. No i z drugiej strony mamy dokładnie to samo, też mamy ścieżkę, garnizon i ścieżkę dalej. Z tych dwóch ścieżek po bokach będą nas atakować wrogowie. Dużo wrogów. Z tego, co już sobie tak sprawdzałem, to oni... No teoretycznie atakuje nas wielu bohaterów, którzy mają bardzo małe armie, ale de facto bot zbiera tę armię na jednego bohatera. W związku z czym atakuje nas tak naprawdę dwóch bohaterów, którzy no, mają taką armię, no taką przeciętną bym powiedział, tak? Natomiast będą nas atakować raz na jakiś czas, nie wiem, co tydzień czy to dwa. Na pewno pierwszy atak przyjdzie po pierwszym tygodniu, tak? Czyli po 7 dniach dostaniemy informację, że atakują nas wrogowie. Co będzie dalej, tego nie wiem. No dobra, przyjrzyjmy się może naszym bohaterom. Mamy tą Ilaię oczywiście, którą my sobie tutaj tworzymy z misji na misję. No już ma dość konkretne umiejętności tutaj. Tu nam brakuje... Aha, tych wzmocnionych zaklęć cały czas. No świetnie. To podstawowa umiejętność, nam brakuje tego. Tutaj... No dużo nam brakuje. Tutaj byśmy chcieli to szczęście wojownika, tak dobrze pamiętam. A tak poza tym to właściwie już nie mam żadnych wymogów, że tak powiem. Chyba nie. No tylko to szczęście wojownika by było warto zdobyć. No i te wzmocnione zaklęcia. Mam nadzieję, że to się uda kiedyś, bo... Warto by to było mieć. No i teraz właśnie, Izabela. Moi drodzy, Izabela. Ma dziwne rzeczy. Ma tutaj boskie przewodnictwo. Aurę szybkości. No umiejętności takie przeciętne bym powiedział. Prawalista taka. Mech. Bo to raczej niewylewelowane za bardzo jest. Ostatni basen, który też się nie przyda. Mimo, że ja bardzo lubię tę umiejętność, to się raczej nie przyda. I co ciekawe, zobaczcie. Błogosławiona przez smoki. Wszystkie stworzenia w armii bohatera otrzymują na całą walkę błogosławieństwo. Czyli zdają maksymalne obrażenia. To jest dość mocna umiejętność, no tylko problem jest taki, że nie mam tutaj armii przystani, nie mamy, tak, w tej misji, więc no tylko tyle mamy. Więc za wiele tym nie zrobimy. I wydaje mi się, że po prostu będziemy zaraz tymi archaniołami rotować. Warto o tym pamiętać, że mamy do archanioły 3. No i Relag, słuchajcie, to jak ja sobie spojrzałem na Relaga, to miałem takie poziu, co tu się stało w ogóle, o co tu chodzi. Bo zobaczcie, jak on jest zbudowany, bo umiejętności to tam ma, wiadomo, tutaj, no, posypkała dość mocno. Co on ma tu za umiejętności, moi drodzy? No ma unik, ma witalność z obroną. Ma mistrza, znaczy eksperta magii zniszczenia i wszystkie te... Wszystkich tych mistrzów. Ma jakoś tam talent magiczny i ma przede wszystkim magię przywołania. Jak ja to zobaczyłem, to mam takie, co tu się stało w ogóle.
Ale tak, on ma wyczaruj Feniksa i przypomnij, że Biakas jest mocniejsze, 5 gniewu i wskrzeszenie. Potem się tak zastanawiałem, no generalnie no to nie jest jakiś super bohater, mam takie wrażenie. Jakby tak wziąć te wszystkie umiejętności razem. Ale potem sprawdziłem, jakie on ma czary. No i oprócz tego, że ma jakieś tam czary zniszczenia, wiadomo, to ma, słuchajcie, wskrzeszenie. Skąd on to wziął? Nie wiem. Nie ma nawet magii światła. Czar ten może no nie być jakoś super mocny, ale siła czarów jest dość duża, więc powinno coś tam wskrzeszać, tak? Mamy magię trochę z magii mroku. Mamy szał, słuchajcie, z magii mroku. Magię przywołania mamy przywołanie Feniksa, widmowe zastępy, przywołanie żywiołaków. No i tak generalnie, nie wiem co nie sądzić. W sensie, no przywołanie żywiołaka, znaczy przywołanie Feniksa plus wskrzeszenie, no jest dość takim dziwnym kombem. No i tak się zastanawiałem, bo ja z tego co pamiętam, to zawsze przybierałem taką taktykę, jak grałem tą misję, no ona nie jest pewnie jakoś mega trudna, ale no coś tam warto jednak sobie zaplanować. Że ten realak zostawał mi tutaj, bronił tego zamku, z kolei Ilaya po prostu szła na górę, bo tutaj się wchodzi na powierzchnię, no i tam na powierzchni są jakieś zimowe tereny i tam się po tej powierzchni chodzi. No i potem trzeba się dostawać do tych smoków tutaj. Natomiast... No, a Izabela sobie po prostu zbierała i chodziła jakieś tam, nie wiem, dostarczała wojska czy coś takiego. Z kolei jak sobie tam gdzieś oglądałem, to plan teoretycznie byłby taki, że Ilaya zostaje na początku tutaj w zamku i zbiera jakieś statystyki, bo widziałem już, że na tych odnogach, tak gdzieś tam bliżej czy dalej, są jakieś statystyki, tam plus jeden do ataku, plus jeden do obrony, plus jeden do siły czarów, to warto byłoby zebrać tylko na Ilai, bo ci dwie bohaterowie nie przechodzą tak naprawdę, znaczy Izabela przechodzi, ale to nie zbieramy statystyk na nich, tylko na Ilai. No i warto byłoby sobie to zebrać, a w tym czasie Raelak poszedłby na górę i zdobyłby nam drugi zamek. Bo w tej misji jest drugi zamek, słuchajcie, nawet ja o tym nie wiedziałem. Mówię, to nigdy tam się chyba nie dostałem jeszcze jak grałem. Ale tu jest ponoć drugi zamek krasnoludów. I można by to w sumie zdobyć. To się pobawi się trochę tą misją, więc chyba tak zrobimy właśnie. Że nie raszujemy tego, że po prostu tylko szybko posmoki i wracamy. Ale troszkę tutaj pokombinujmy. Tak wydaje mi się, że może to będzie fajniejsze. No i potem jak Ilaya zdobędzie te smoki... Nie, czekajcie. Nie, jak to było. Że Raelak idzie zdobyć to drugie miasto, Ilaya się bronimy. I potem Raelak wraca. Broni się tu w zamku, a Ilaya idzie po te smoki. To jest właśnie trochę przedłużenie tej misji. Nie wiem, co się w ogóle uda. Najwyżej będziemy zaczynać od początku. No ale co? Ale tak, jeżeli Raelak ma iść, to on nie potrzebuje jakoś dużo wojska, bo ma przyzwanie Feniksa, ma dużo, dużo fajnych rzeczy. Więc weźmiemy mu po prostu prześladowców. Przeszkolmy wszystko po prostu. Weźmy, co się da. Tego nie mamy. Ulepszmy ich na prześladowców. Oni są znacznie lepsi, jeżeli chodzi o takie właśnie początkowe bitwy. I teraz właśnie. Izabela. No tego Archanioła fajnie było komuś dać. Tylko komu? Czy Raelak? Nie, on ma wskrzeszenie. Ilaya dostanie Archanioły. Izabela będzie tego zbierać. To absolutnie nic więcej nie będzie robić, tak? Więc skoro Raelak ma iść na górę od wiadowców, to niech się od razu tutaj spotka z Ilają. Dobra, oni ci wystarczą. W takim razie... No i te 5 matron. No, niech zostaną. Sakiepkę zostawimy Lai. Znaczy Izabela pewnie ją przejmie. No i Relakiem pójdziemy sobie na górę. Z kolei Izabela będzie zbierać Archanioły. No nie, żeby to potrzebne na razie. Możliwe, że nie. Tu jest dość sporo budynków do rekrutacji jednostek, więc też sobie je pozbieramy. I pójdziemy chyba na początek tu, czy nie? Nie, bo lepszymy sobie najpierw prześladowców. To jest dość istotne jednak w tym samym planie. No więc tak jest mniej więcej plan na tą misję. Zobaczymy, jak mi się to uda zrobić, zrealizować. Po pierwszym tygodniu przychodzą ataki, ale wydaje mi się, że to spoko tam. Pierwszy atak to tam, wiecie. Żaden większy problem. Prześladowcy. No właśnie. A, one się przełączają jeszcze. Dobra, ale to tamten nie potrzebuje, nie? Nie potrzebujesz ich, nie. Więc ile ja sobie to weźmę, właśnie. One się przełączają. Zbieramy. To już było? Nie. Dobra. Fajnie, przydadzą się na cały tydzień. Ty. Zbieraj złoto. Różne rzeczy. A, jeszcze jedna ważna rzecz. Ja mogę trochę więcej dać tego wojska Raelagowi. A to może ktoś doniesie jeszcze tego wojska. Bo tutaj można wyciągać to wojsko z... Postaram się w miarę szybko tam iść do tego zamku. Tutaj... Co chciałem mówić? O, tu jest to zejście do tego zamku właśnie. I... Co chciałem? Coś ważnego, tylko nie wiem co. Wybiło mi to z rytmu. Aha, że wojska z garnizonów się wyjmują. Są wyjmowalne. O, właśnie, on też dostał teraz posiłki jeszcze. Bomba. Chcę to zbierać? Nie, idźmy po ścieżce po prostu do przodu i tyle. Pędzimy. Rada musi jak najszybciej to miasto zdobyć i wrócić. Po prostu. No i potem fajnie by tam było jeszcze... ale nie, czekajcie, bo tutaj...
Tu nie ma trudnego terenu, zobaczcie, to jest wszędzie ścieżka. Nie ma żadnego trudnego terenu, więc nie potrzebujemy tego. Niestety Ralek nie ma logistyki. Trochę boli, ale to tam. Rudyno. Właśnie i tą armię tutaj możemy wyciągać, proszę bardzo. Tak durne, nie? Ale dobra. Na pewno nam ta armia się bardziej przyda w zamku. Głównie jako ulepszona po prostu. Możemy ją tą armię sobie ulepszyć, tak? Jeżeli tego będzie mieć złoto na to. No nie, no ty tutaj to nie. Zostawmy to wrogom. Oni tu i tak będą przechodzić. Więc pewnie będą to wszystko zbierać sobie. Tu. Na środek. Pójdźmy w tą stronę i pozbierajmy po prostu. Super, popatrz. I pozbierajmy statystyki. Może być dobry pomysł, a nie musi. Chcemy także rozbudować sensownie. Nawet tego złota nie ma za dużo, nie? Więc. Dobrze, że wzięliśmy te dodatkowe jednostki, czy dodatkowe złoto w postaci takie sakiewki. Tu. Dziękuję bardzo. Czy chcemy to odblokowywać? Aha, bo te staty są chyba dalej. No właśnie, tu na przykład jest pozycja do obrony, nie? Trzeba by przejść. No nie wiem. Okej. Sorry za docięcie, ale musiałem coś zrobić i w ogóle zorientowałem się, że... Przypomniało mi się, że... No właśnie, nie ma muzyki. Bo grałem teraz bez słuchawek i nie słyszałem, że nie ma muzyki. Także profesjonalizm, hashtag profesjonalizm. Łapka w górę i subskrypcja, tak jest. Pewnie by się porobiło, ale szkoda wojska. Dobra, wracamy się, kombinujemy dalej. A ta muzyka była wyciszona z tego względu, że przed chwilą nagrywałem te... omówienie bohaterów Inferna. I jak nagrywam to omówienie bohaterów, to jest muzyka wyłączona i jest inna w tle. I z tego względu była wyciszona właśnie. No i potem tak zapominam, żeby to wszystko poprzestawiać. Otóż jak się nagrywam te dwie serie, to na zmianę, prawda? To potem jest tak, że zapominam wyłączyć niektóre mody na przykład, albo coś takiego. Także jakby sorry, ale... Taki mają klimat po prostu, jak bywa. Niestety, no widzę, że Relax tutaj świetnie radzi. To jest jakieś wejście do podziemi. Zobaczymy, co tutaj jest. Okej, Izabela miała zbierać, więc niech zbiera. Okej. Albo było coś bardziej strasznego, z tego co pamiętam. Pójdziesz tam, pozbierasz złoto. Te statystyki, no tak kurczę, no fajnie by tu było przejść. Mam portal? Nie. Portal miasta mam. Ej, tak mam portal miasta. Może tu przejdziemy jednak. To będzie powtórzyć dokładnie. Jak mamy ten portal miasta, to się może udać. Prześladowców i zabójców. Świetnie, dobra, ty tu chodź jeszcze. No i samymi wami chyba to rozgryziemy. Okej, ukrycie. Oni są od ognia, czyli zimne, klepiemy. Lodowy promień, dziękuję bardzo. No ale w sumie też, to co chciałem przecież mówić. No, ej, no to tu szukuję, halo. Ukryłem się nimi. Parówy jednej. Jeszcze będę oszukiwać. No trudno, 8 prześladowców. Chyba. Właśnie, że jesteśmy już tak daleko, że w sumie może wypadałoby zacząć wsioczyć troszeczkę na tą kampanię. Chyba czas najwyższy. I to sobie będziemy jeszcze. I to. Ale będziemy mieć wojska. No, idziemy tutaj zdecydowanie. Tylko nie wiem, jakiej porobie jeszcze. Okej, dobra. Ja nie wiem, ale bo dwie. To jest ważne. To jakieś surowce. Te surowce mogą się przydać. Właśnie, wypadałoby zacząć wsioczyć na tą kampanię. Bo już tak mówiłem kiedyś, że trochę mi się ta kampania nie podoba. Znaczy trochę. To ma opowiedziane, prawda? Nigdy tej kampanii za bardzo nie lubiłem, ale ma to swój powód. Jakby ogólnie samo to, jak się to gra, jest okej. Okay. W sensie przez całą tą kampanię, no te kampanie są proste, umówmy się. Kampanie w Kuźniach Przeznaczenia są bardzo proste. No tutaj przeszedłem wszystko na heroicznym i nawet się nie spociłem, nie? Więc jakby no absolutnie niski poziom, niski, nie podoba mi się. Nie, w sensie jakby to, że jest niski poziom, no to też jest jakaś tam, wiadomo, jakaś wada, tak? Ale nie dotyczy ona tylko tej kampanii, tylko ogólnie kampanii wszystkich z... Nic nie ma? Tutaj zapisałem, bo są rozwidlenia. Tylko w niektórych rozwidleniach są jakieś statystyki, także będziemy teraz to wczytywać pewnie namiętnie. Aha. Tu chyba nic nie ma. Mogę zapamiętać, gdzie są te statystyki, to nie zapamiętałem. No trudno. No właśnie, i... Są one proste, ale przede wszystkim, no nie wiem, czy ktoś z was wsłuchał, ale to, jaki jest dubbing Relaga,
No to przecież to jest istna tragedia. Ale dobra, już nawet pominijmy fakt tego, że dubbing jest tragiczny, no bo wiadomo, w angielskim może jest lepiej. Znaczy jakby to nie jest wina twórców, no nie? Więc nie przesadzajmy. Okej, okay, to jakby jestem w stanie się z tym zgodzić, że nie przesadzajmy. I ten dubbing pominijmy po prostu. No ale... Być może ktoś z was zwrócił uwagę, jak się ta kampania nazywa. Bo to jest tam jakieś chyba zadanie Eli, chyba tak się ta kampania nazywa. Ale tak jak na przykład mamy niektóre inne kampanie, to na przykład jest, że kampania Przystani, kampania Inferno, kampania Nekropolii, coś takiego. Poprzednia kampania to była kampania Krasnoludów, na przykład, tak? Natomiast ta kampania też ma swoją nazwę. I to nie jest kampania Lochu, tak jak to miało miejsce w kampanii Relaga. Tutaj jak była kampania Relaga w podstawce, to tam była to nazwane kampanią Lochu, po prostu. Natomiast tutaj to jest kampania Mieszana. Kampania Mieszana, dokładnie tak. Co to oznacza? To oznacza, że będziemy mieć tutaj różne frakcje, bohaterów różnych frakcji, że generalnie będą tak, no... Zrobiłem to, co zrobiłem. To jest błąd. O... Znaczy, zaraz przyjdą. No dobra, ryzykuję. Nie, to nic nie ma. Prawda? Jest, dobra, okej. Okay. I uciekamy. Za chwilę się pojawią wrogowie pewnie. To jest kampania mieszana, więc tutaj powinni się pojawiać jakieś inne frakcje, prawda? To jest coś takie logiczne, można powiedzieć, nie? No bo skoro jest to kampania mieszana, no to znaczy, że będziemy mieć tutaj mieszane frakcje, tak? Różne frakcje. No tylko, że jesteśmy w czwartej misji. Ta kampania zaraz się kończy. No, na za chwilę idą jednostki. O, właśnie, tu się już pojawił. No tylko, że niski, nie? No to jakby... I zostaniemy tutaj. Bo to musimy zdążyć wrócić jeszcze. Dobra. No właśnie, jest to kampania mieszana. Tylko, że mamy czwartą misję. Ta kampania zaraz kończy. Warto zwrócić na to uwagę, tak? Czy ktoś z was zwrócił uwagę na to, że mamy tutaj mieszane frakcje? No bo ja jak na razie grałem tutaj tylko Ilają. Tylko Lochem. Niczym więcej. Tak, okej, można powiedzieć, że w poprzedniej misji tam były różne zamki i było super. Nie no, w sensie, że no, faktycznie były tam różne zamki. Znaję i różne frakcje. Tylko, że to nie ja nimi grałem, to byli moi przeciwnicy. Natomiast cała ta kampania jest tak naprawdę kampanią Lochu. Dopiero w następnej misji, z tego co pamiętam, czyli w ostatniej misji tej kampanii, będziemy mieć dostęp i będziemy grać głównie zamkiem Przystani. Z tego co pamiętam. I tam faktycznie będą różni bohaterowie, różnych frakcji. Tam się zgadza. Okej, dobra. Ostatnia misja, tam się zgadza. Tam jest faktycznie kampania mieszana. Ale przez te wszystkie cztery misje my gramy Lochem. Więc który inteligentny pan gdzieś tam w zarządzie stwierdził, że nazwanie tego kampanią mieszaną, w angielskiej wersji jest mixed campaign, więc to też jest kampania mieszana w angielskiej wersji, żeby nie było. Ktoś stwierdził, że to będzie świetny pomysł, żeby nazwać to kampanią mieszaną. Z której strony, ja się pytam? Z której strony to jest mieszana kampania? I jakby jeszcze, i gdyby oni to nazwali po prostu kampanią Lochu, ja nie miałbym absolutnie nic tutaj, jakby, okej, okay, no tak, to jest kampania Lochu, zgadza się, w 100%. Gramy Lochem przez cały czas, jest super. Ale, no... Gdzie kampania mieszana, no? No ludzie słodcy, no tu nie ma kampanii mieszanej nigdzie. Weź go rozwałkuj, to... Weź go rozjechać walcem, a... Nie odwrotnie. Dobra. Zróbmy to jakoś mądrze. Uda się. A nie trudka. No bo pewnie nie używałeś zaklęć, co? Mistrzyni podrywu, no pewnie tak. 8 wszystkich, okej, okay, no to zostajemy na dobry tylko. Co zrobisz? Ty paru wody. Oszukujesz. Widzisz jednostki, które są zamaskowane. Nieładnie. Dobra, no właśnie, i ta mieszana kampania. I nawet może jeszcze bym nawet zamknął mordę i siedział cicho. Gdyby nie to, że w poprzedniej... Nie w poprzednim dodatku. Że w podstawce ostatnia kampania, czyli kampania Akademii, jest nazwana kampanią Akademii. Gramy Akademię tylko w jednej... No w jednej misji tak właściwie, nie? Gdy tam jakby... Być może ktoś pamięta, być może ktoś nie pamięta, ale ja przypominam, że kampania Akademii wyglądała w ten sposób. Jeżeli on nie zabije, nie? Tak zrobię. Dobra, nieco armatnie. To przypominam, że... Tam było tak, że w pierwszej misji tak właściwie nie było żadnego vibe'u Akademii.
bo tam było po prostu podbicie zamku. Tak, bo był taki quest, żeby w ciągu tygodnia podbić. Znaczy to było w ciągu tygodnia, ale tak właśnie trzeba to było zrobić w ciągu tygodnia. Żeby zdobyć zamek Nekropolis, no i 50 poziom. Ta misja jest bardzo krótka, na małej mapie. Nic tam się właściwie nie dzieje. Korzystamy z tych jednostek Akademii tylko przez chwilę, bo potem tak właściwie to już wygrywamy misję. Jakby dosłownie toczymy jedną bitwę w tej misji, nie? To jest bardzo krótka misja. Nic się tam nie dzieje, absolutnie dobra, możemy iść dalej, nie? No i... Okej. I co potem? Ja cię właśnie muszę zastanowić trochę... Trochę dużo z tych minotarów straciłem. Mogę mniej, no nieważne. Natomiast... Będzie jeszcze jeden bohater. Natomiast potem, co była druga misja? No w drugiej misji, okej, tam mamy jeden zamek, rozbudowujemy się, co prawda na charycznym trzeba było to raszować i tam nie było dużo czasu. Okej, w ogóle nie zorientowałem się, że jest tydzień gorączki i mam mało jednostek wszędzie. No dobra, wyślij nawet te małe popierdółki. Matrony, mok. No smoka trzeba, tak? Nie oszukujmy się. Teraz może nie. A, tych raptorków niech będzie. Tylko złota dużo nie ma. Niestety, no ale cóż. Dobra. Powiedział, że nie ma złota, po czym by zbudował. Po czym zbudował. Karczmy. No właśnie, widzicie? To co mówiłem. Oni się tutaj zbierają. Przekazują sobie armię z trzech bohaterów na jednego. Widzicie? I to jest problem. Dlatego tutaj ich wybiłem po kolei. Tak. Powtórz, żebym to. No nie. Za dużo, za dużo. No więc właśnie, tam była taka ta druga misja. Tam powiedzmy, to właśnie to jest taka misja, gdzie tam praktycznie możemy zagrać sobie tym akademią. Ale poza tym, tam nie ma misji, w których możemy sobie pograć akademią. To jest totalnie bez sensu, bo ta kampania tak. Okej, znowu cięcie. Sorry, że dzisiaj było tyle tych cięć, ale no. Tak bywa czasami. Dobra. Robimy tak. No właśnie, ta druga misja, że tam była taka w miarę okej, bo można było sobie tam zagrać tymi akademią chociaż trochę. Chociaż trochę. I co, potem trzecia misja, gdzie tak właściwie gramy przystanią, ratujemy Godryka, mamy cztery zamki przystani, no to tak, no ciężko to jest nazwać kampanią, znaczy misją Akademii. No serio, wykonać ten ruch. Gratulacje. Ciężko to nazwać misją, gdzie gramy Akademią. Potem znowu mamy trzech bohaterów, mamy Zehira, mamy Zehira, Indana i Godryka. Po prostu toczymy bitwę, tak? I właściwie nic poza tym, do tego się ta misja sprowadza. No i potem mam ostatnią misję, nie? Gdzie walczymy znowu czterema różnymi frakcjami. Tak właściwie ta kampania Akademii z podstawki jest kampanią mieszaną. Dosłowną kampanią mieszaną, bo gramy tam czterema różnymi frakcjami w pewnym momencie, tak? Nie, dobra. Nic. Więc to jest dopiero kampania mieszana, a nie, że tutaj gdzieś. Nie wiem, w którym miejscu, który stwierdził, że to jest kampania mieszana. No właśnie i... Potem tak właściwie, jak będziemy jeszcze grać Dzikie Hordy, to tam właściwie będzie bardzo podobna sytuacja. Gdzie znowu będziemy mieć kampanię Akademii i znowu będziemy grać wszystkimi frakcjami, tylko nie Akademią. Bo to są chyba cztery misje, z czego pierwszą, pierwsza tam gramy faktycznie Akademią, potem w drugiej misji gramy pół misji Akademią, pół misji Przystanią, tylko że ta część z Akademią jest turboprosta i krótka. Potem kolejna misja to jest tak, no właściwie gramy krasnoludami, i mamy Zehira, prawda? Wow, to jest tyle Akademii, więc gramy krasnoludami. No i w ostatniej misji gramy faktycznie ze Zehirem bez zamku. I walczymy różnymi frakcjami, walczymy tam przy okazji jeszcze. Więc jakby zarówno w podstawce, jak i w Dzikich Hordach jest kampania Akademii. I w obu tych przypadkach tak naprawdę bliżej temu do kampanii mieszanej, aniżeli w tej kampanii mieszanej. Prawda? No bo tutaj mamy faktycznie grę lochem po prostu, no to jest kampania lochu, no nazwijmy rzeczy po imieniu po prostu, no. Nie oszukujmy się, co tam jest. Wielki krasnoludzki teleport. Tamtą stronę? Mi się wydawało, że tutaj. No dobra. No chodźmy tutaj najpierw. Jakby dlatego mi się ta kampania nie podoba, bo ktoś miał czelność nazwać to kampanią mieszaną, gdzie to w żadnym stopniu nie jest kampania mieszana. Dobra. Zróbmy to po prostu szybko, bo można... O, dokładnie, tu jest ten zamek. Ciężko jest zbroniony, czy nie? Nie. Okej, no mamy zamek. I mamy powrót. Jakie mamy tu? Fajne rzeczy tutaj są. Do pozbierania. Pozbieramy je sobie. Zdecydowanie. Zbieramy, wrócimy. Dobra, to ma faktycznie większy sens.
Teraz jeszcze chwilę wybronimy. Nic nie wyszkolimy sobie za bardzo, więc nie szkolimy nic. Lecimy z tymi pierdołami. Tutaj torujemy sobie drogę. Lepiej to zrobić. No właśnie, więc jakby Co mam powiedzieć, Nie podoba mi się to trochę. Nie wiadomo, radę tutaj w ogóle z nimi. No dobra, od ziemi, tak? Bo akurat meteorytów chyba dobrze zadziała. A ja teraz nie ucieknę nimi, nie? Zobaczmy. No właśnie, i teraz... jest pewien problem. Chyba ginę, co? Czy nie? Nie. Ej, to się da zrobić chyba, czy nie? Teraz jeszcze raz. Okej, dobra, wygrałem. Duże straty tych. A, jeszcze nie. Okej. No to tak. Tak. I tutaj. Dobra. Aha, okej, jeszcze nie zabiłaś. Super, świetnie. No trudno. Niech będzie. No właśnie, co ja tu jeszcze... Ja też mogę powiedzieć jak właśnie na ten temat. Na temat tej kampanii pseudomieszanej, hehe. No, dlatego właśnie tej kampanii nie lubię po prostu. Tylko dlatego. Że właściwie jak jest taka prawdziwa kampania mieszana, nie? W kampaniach Akademii, no to jest kampania Akademii, wiadomo, niby tak super, prawda? No ale de facto się okazuje, że nie, że kampanią mieszaną jest... Kampania mieszana jest tutaj po prostu. Jak już wszyscy mają to w pompie, po prostu. Mają przychód. I tak wszyscy mają to w pompie, po prostu. I no tak, no to trochę... No trochę mi smutno, głównie z tego względu, że po prostu lubię Akademię. Lubię Akademię. Ale też rozumiem na przykład, że tak samo jest potraktowana kampania... Inferno. Bo tak właściwie jest tylko jedna kampania Inferno, tylko w podstawce. A jest ona po prostu tragiczna. Bo gramy tam właściwie Sylwanem cały czas. To jest bardziej... Bardziej kampania Sylwanu niż potem kampania Sylwanu. No, to jest... też jest tragedia. Więc gdybym był fanem, ogromnym fanem Inferno, no to bym przeoczył na kampanię Inferno, że jest tak słaba. I że gramy tam Sylwanu. No ale że jestem graczem, damy radę jeszcze? Dobra, zdążymy chyba. Ale że jestem fanem, no może być, Akademii, no to będę przeoczył na tą kampanię, no bo kampanie Akademii są kampaniami mieszanymi. A zostały nazwane inaczej. I to mi się nie podoba. Niestety. Tak bywa czasami. No, także nie wiem, jak tam, jeżeli macie jakieś inne... w sumie... A, bo ty masz większość armii. No tak, nie przełożyłem cię. No to nie wiem. To może oddaj jej tą armię w końcu. Byłoby bardzo miło. Można by jeszcze ulepszyć kiedyś. Aha, tak, tak. Weź trochę miał sobie jeszcze. O, teraz to Ilaja będzie kosić tutaj. Teraz będzie pięknie. W sumie to... Gdzieś tam wracać. Nie wiem, co robię, bo tak się trochę też skupiam na tym, co chciałem powiedzieć. Ale to standard, prawda? Ta misja najwyraźniej chyba nie jest trudna, skoro będzie się udało zrobić w ten sposób. Po prostu pieprząc głupoty. No, tutaj nie, to ewentualnie. Już, prawda, podbiłem drugi zamek, już mi pieniędzy odbiło i teraz już, proszę bardzo, buduję wszystko, co popadnie. Nie powinienem tak robić. Dobra, pobili tych. Dobra. Jest tylko to. Zdobądź tu, okej, to też. Teraz jeszcze to. Walczyć ze strażnikami. Wyszkolić? No, ale będzie wyszkolotowo. Teraz znowu jakiś tydzień gorączki przyjdzie i znowu nie będę miał jednostek. Dobra, teraz tu Izabela to wszystko wyzbiera. I teraz tak właściwie, ja bym się tutaj jeszcze przeszedł. I zdobył te statystyki, tylko nie wiem, czy ona sobie poradzi. Średni, no... Teoretycznie powinna. Albo oszczędzimy to sobie, no bo to było chyba plus 1 do wiedzy. Nie, plus 1 do ataku to było tylko chyba. No wiecie co, nie będziemy tego zbierać. Po prostu pójdziemy już potem na górę. Teraz zacznie się nowy tydzień. Zbiorę tyle wojska, ile się da. Trzeba gdzieś jeszcze wrócić z nim. Tak nie zbieramy. Za duże ryzyko. Zbiorę, co się da tutaj, jeszcze tym relagiem. Wrócę się do zamku. No i teraz to relag będzie się bronił, tak? A Ilaja sobie pójdzie na przygodę. Zgiwania smoków. Jeszcze to. Okej, jak wiecie, no relag sobie tutaj świetnie poradził. Mimo, że armii mu za dużo nie dałem, to jeszcze się dużo jednostek przyłączyło do niego. Mamy zbierać wszystko. Będziemy sobie jeszcze przesyłać jednostki. Początkiem kolejnego tygodnia. Czy budujemy? Wydry nie będą. Smoczki. Smoczków chyba nie wybuduję, bo to szkoda pieniędzy. Tym bardziej na ulepszenia potem jeszcze. No dobra. Także co, wydaje mi się, że możemy sobie zakończyć. Tydzień motyla. Widzę, że mój przeciwnik po prostu gdzieś uciekł i po prostu nie ma go. A nie, on po prostu stoi tutaj. Świetnie. To niestety jest problem. Pewnie trzeba będzie ten problem rozwiązać i zniszczyć tych bohaterów. Z tego względu, że ich tu jest trzech aktualnie.
Przypominam, że maksymalna ilość bohaterów, którą można mieć, to jest 8. Więc teoretycznie, jeżeli teraz będzie się miało pojawić 6 bohaterów wrogich, no to się nie pojawią, nie? W sensie coś się będzie bugować pewnie. Gdy jest 3 i ma się pojawić kolejnych 6, no to wychodziłoby, że 9 bohaterów ma się zapełnić, tak? A może być maksymalnie 8. Nie wiem, jak się to skończy. Ale przynajmniej wiem, jak się skończy ten odcinek. Teraz.